Kontynuujemy tutaj talię sowiecką i chcę pokazać na ostatnie to wideo na tą talię sowiecką, co ja używam jako air, czyli samoloty bojowe. No najpierw zdecydujemy się na myśliwce. Chciałem też powiedzieć, że Sowieci, to jest ZSRR, mają nowocześniejszą broń niż na przykład wschodnie Niemcy, czy Polska, czy Czechosłowacja. I te systemy bojowe są zdecydowanie nowocześniejsze. Dlatego na przykład Polska ma lepszą piechotę. No tak naprawdę piechota polska jest najlepsza w tej grze. Komandosi to są po prostu najlepsza piechota w tej grze. LSTR 40, Luftsturmregiment 40. Są niemieccy komandosi z tymi, jak pamiętamy, przeciwlotnicze rakiety. To jest, wydaje mi się, druga piechota najlepsza w tej grze. Także wschodnia Europa to jest bardzo silny dek. No i Rosjanie mają dlatego troszeczkę może słabszą piechotę, ponieważ mają inne zabawki, takie jak na przykład to Buratino, czy zaraz ten, czy te samoloty bojowe. Co też chciałem zaznaczyć jeszcze, mają specnaz Sowieci. Specnaz to są ich oddziały armijne, nie GRU, nie wywiadu, tylko już specnaz takie rozwiedki. No bo różne typy specnazu u Sowietach i tak samo jest teraz, są różne typy specnazu. Tyle, bo specnaz to jest taki esprit de corps, gdzie ci wszyscy żołnierze, jak należy do specnazu, czują się elitarni, więc wszystkie jednostki chciały zostać specnazami i tego jest tam zatrzęsienie. Akurat ten specnaz w grze kosztuje 35 punktów. CQC, czyli Close Quarter Butter, może używać tego karabinu maszynowego w ruchu i w jednym bloku. I też jak są w tym samym bloku co nieprzyjaciel, nie ten stat, nie ten ciężki karabin maszynowy, to na przykład mają motostrielki, że nie mogą strzelać jak są za blisko, albo jak są w ruchu, ci mogą. I specnaz co mają? Mają napalm, mają 8, taki specjalną wyrzutnię. Widzimy tutaj, on ma specjalną taką wyrzutnię, ten żołnierz, mam nadzieję, że to widać, to nie jest RPG, to jest wyrzutnia właśnie tego napalmu. One mają 8 naboi, to rozwala piechotę w puch, w lesie czy w mieście. Nawet komandosi i inne elitarne oddziały ponoszą zdecydowane, straszne straty od tych oddziałów. Dlaczego nie wziąłem specnazu? Bierze się ich mało na kartę i wolę jednak oddziały takie generalne, które są niebezbronne przeciwko czołgom nieprzyjaciela. Taki specnaz, oni są bezbronni przeciwko wozom bojowym, to są bardziej opancerzone, no a czołgi to już ich rozwala w puch. To jest specjalistyczna piechota, ja ich nie wziąłem dlatego. Wracamy do samolotów. Teraz myśliwce. Mają od tych najtańszych tego złomu po te najlepsze. Najlepszy jest Su-27PU, no to już jest, czy po rosyjsku powiedzieć RU bodajże. No jest wspaniały myśliwiec, ale bierzemy go tylko jednego, jest elitarny, jest wspaniale wyszkolony dlatego. Ma wympele 6, 60%, strzela co 2 sekundy. Cudownie i wspaniale, ale mamy go tylko jednego. Więc jak nieprzyjaciel strąci nam go, to koniec. To stracimy nie tylko nasze 180 punktów, ale też stracimy wszystkie nasze myśliwce, bo bierzemy tylko jednego na jedną kartę i tyle można wziąć. Więc ja wziąłem troszeczkę gorszą opcję, ale wziąłem ich dwa wytrenowane, więc gorzej troszeczkę strzelają. Mają tylko po dwie rakiety na jeden myśliwiec i Su-27PU ma 50% ECM-u, natomiast ci mają tylko 40%, ale możemy ich wziąć dwa. Mają po dwie rakiety, też 60%, czyli strzela tak samo jak PU prawie. I o co chodzi? Ja ich mogę wziąć dwa. Jak mi jednego zastrzelą, ciągle mam opcję drugiego. Albo dwa naraz. Moja zdecydowanie preferowana opcja to kupić je dwa za 140, czyli wydać 280. Oba naraz. Każdy strzela po dwie rakiety, jak wystrzela te wempele, uciekać, żeby ich nie dobili. Czy zastrzelą nieprzyjacielski samolot, czy nie. Pamiętamy, że samoloty myśliwskie używamy tylko przeciwko samolotom wroga, nigdy przeciwko helikopterom. 1000 km na godzinę za szybko lecą, zanim namierzą ten helikopter przeciwnika, muszą zwolnić, to jest bardzo zła opcja, nigdy nie róbcie. Dalej, bierzemy samoloty, które są przeciwko czołgom. MiG-27K ma Fire and Forget, tylko 50%, niestety, ale strzela dwie rakiety, więc te mamy dwie szanse, żeby taki czołg super heavy rozwalić. 30 przebicia pancerza, każdy czołg rozwali, nawet te super heavy, bo no tylko te, co mają 22 punkty
pancerza, czy 23 Challenger 2, jak trafi z przodu, to takie przeżyją. Reszta czołgów tego nie przeżyje. Szczególnie jak dwie rakiety walną, a szanse są 50% na każdą rakietę. ECM ma 30%, to nie jest zła opcja. Mamy tutaj jeszcze inne opcje, troszeczkę tańsze. Mają troszeczkę gorsze te rakiety na mniejszy zasięg. Widzimy tu 2900 metrów, 3150, 3325. Im dalej odpala rakietę od pola walki, tym dalej jest obrona przeciwlotnicza nieprzyjaciela, tym bardziej się szansa, że przeżyje ten samolot. Jest jeszcze Su-25. To jest... On ma niekierowane rakiety, nie radziłbym tej opcji brać, bo ma te niekierowane rakiety, ale ten samolot jest interesujący, bo ma pancerz z przodu, ma dwa z przodu pancerz, to jest jak wóz bojowy tak naprawdę ze skrzydłami i jeden z każdej strony, ale dlaczego? Nie ma tych kierowanych, ma te kierowane rakiety niby tutaj cztery, 50% tylko, no nie wiem, ja wolę Mi-27K 30% ECM-u niż to, co ma 10% i pancerz, już taki, to mi się wydaje jest lepsze. Dalej, następne co zawsze biorę to jest bombowiec. Pierwszy bombowiec to jest IL-102. Jak widzimy, to dziwnie wyglądająca pokraka jest interesująca. Okej, ma tylko 10% ECM-u, ale bombę wypuszcza 3500 metrów z odległości od przeciwnika, więc dosyć daleko. Mimo, że ma 10% ECM-u, to jak tak wypuszcza daleko bombę, ponieważ ten na przykład snajper IL, ten drugi samolot, który jest snajperski, Su-25, on też ma pancerz, ale on się musi bliżej trochę zbliżyć tak naprawdę. No niby nie, ale w moim doświadczeniu Mi-27K jest zdecydowanie lepszy. Po prostu musicie w to grać, musicie zobaczyć. Wracając do bombowca, ja używam teraz IL-102, kiedyś używam innych, teraz używam Napalmu. Też jestem do wniosku, że IL-102 jest dobra opcja, mimo że kosztuje 180 i bierzemy go tylko dwa. Akurat on ma 10%, ale on ma 14-500 kg bomb. Jak on ma taki bombing run, to on widzimy taką linię tych bomb i tak pół miasta może wykończyć. Jak tam są oddziały przeciwnika, ukrywają się piechota, no to on im nieźle zamiesza. W ostateczności można używać przeciwko czołgom i pancernym wozom bojowym. Ma dwa tutaj karabiny szybkostrzelne, działka tak naprawdę, 30 mm i 23 mm. Ma ten pancerz z przodu, w ostateczności jak wiemy, że nie ma obrony przeciwlotniczej albo jest słaba, to możemy się zbliżyć bardziej, no ale go wziąłem po to, że ma te 14 razy 500 bomb, po to go wziąłem. Inne opcje to są tańsze już, bez ECM albo 10% ECM bez pancerza, jak 38, ma tylko 4 te 500 kg, no to już nie jest taka siła rażenia jak 14, prawda? Tak, jak 14 500 kg. Dlatego, no, coś za coś. Su-24 ma 20%, one nie mają tutaj za dużo tego ECM-u. I jak widziałem, że mam taki brać MiG-25 robot, który ma 20% ECM-u, ale on ma na przykład klaster, to jest zupełnie co innego. On używa tych 8500 kg przeciwko czołgom przeciwnika. To nie są przeciwko piechocie, on piechocie nic nie zrobi. A przeciwko czołgom mam MiG-27K, IL-102 jest przeciwko piechocie, więc chciałem mieć jeden przeciwko czołgom, jeden przeciwko piechocie, ja tak gram. Notabene, ciekawostka, z jakiej to ery jest ten samolot? On tu ma działko, który ma się niby bronić przeciwko samolotom bojowym wroga. Nie wiem, jakie to jest realistyczne. On chyba, to jest chyba tylko po to, że jak on się spuści te bomby, jest na terenie przeciwnika, to ten chyba może walić po lądzie, bo raczej nie widzę w ogóle, jak ten strzelec może strzelić taki samolot, co się porusza 1000 km na godzinę, co próbuje go strącić w ogóle poza linią widzenia rakietami. No i ostatni samolot oczywiście to jest SEAD, zawsze biorę SEAD, mamy tylko dwie opcje, jedna ma 20%, druga ma 50% ECM-u. Oczywiście bierzemy 50% ECM-u, można go wziąć tylko jednego, trzeba bardzo uważać, żeby go nie stracić, ale to jest nowoczesny, jak widać, jest zupełnie nowocześniejszy od polskiej wersji. 50% ECM, a nie 40, prawda? 5250 metrów, te rakiety mają zasięg, same się naprowadzają, same się odpalają. 65% celności są niezłe, ten samolot trzeba brać. Tylko mamy go jednego, trzeba uważać, żebyśmy go nie stracili, no bo mamy tylko jeden SEAD. Jak już stracimy ten SEAD, mamy te kamowy, ale one nie mają, kamowy już nie mają tego zasięgu.
co ten samolot. No i nie mają 1000 km na godzinę, prawda? Więc trzeba uważać bardzo, bardzo na nieprzyjacielskie myśliwce i obronę przeciwlotniczą, mimo że ma te 50%, dużo rakiet, większe szanse, że go strącą, więc uważajmy na ten samolot.